otvori, Gospodine. Jezus powiedział do swoich uczniów, pewien przywołał więc go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, 100 beczek oliwy. Sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, znów Jezus nas zaskakuje. Jezus często nas zaskakuje swoim sposobem przedstawiania tego, co chce powiedzieć, swoim sposobem mówienia, swoimi opowieściami. On nas zaskakuje. I teraz, tak jakby chwalił tego nieuczciwego rządcę, tak jakby go umieszczał jako przykład tego nieuczciwego rządcę, sam wyraz nieuczciwy, więc czynił coś z mówiła, że możemy uczyć się nie tylko z wielkich dzieł Bożych napisanych w Piśmie Świętym, lecz również możemy się uczyć ze swojej codzienności, życia codziennego, nawet z tych negatywnych przykładów. Gdy ten człowiek słuchał, to nie był przekonany i pytał, więc co możemy nauczyć się od pociągu? A ta osoba duchowna odpowiada, od pociągu możemy nauczyć się, że można wiele przeskoczyć, jeżeli nie dotrze się we właściwym czasie. A czego można nauczyć się od telefonu? Zapytał. Od telefonu można nauczyć się tego, iż daleko słychać to, co się tu mówi. A co się można nauczyć? A czego można się nauczyć od nieuczciwego zarządcy? Może się nauczyć.
Jezus mówi, można nauczyć się, że On jest sprytny w tym, co jest nieuczciwe. I to nie jest dobre, bo Jezus nazywa go nieuczciwym. To nie jest dobre, co czyni, ale Jezus pragnie przekazać swoim uczniom, zobaczcie, ten, jak jest nieuczciwy, ale sprytny, gdy woda podeszła mu do gardła, jak to się mówi, gdy chodziło o jego życie, on odnalazł się w ten sposób, żeby przeżyć. Jak to jest, że synowie światła, ci, którzy idą za mną, którzy są na Bożej drodze, starają się o dobro, jak to jest, że oni nie są roztropni? Nie znajdują sposobu, jak promować to, co jest Boże, dobre, właściwe, to, co jest sprawiedliwe. Jak to jest, że nie wstawiają się za tym? Spójrzcie na przykład tego człowieka, bracia i siostry. Negatywne przykłady mogą być dla nas bodźcem, abyśmy szli w pozytywnym kierunku. Bracia i siostry, często dzieje się to, iż mówimy, że coś dziś nie jest możliwe i usprawiedliwiamy swoje czyny. Nie jest możliwym dziś się zaangażować, dziś nie jest możliwym coś uczynić, jakieś dobro. A dlaczego ja? Dlaczego nie ktoś inny? Usprawiedliwiamy się. Nie jest możliwym dziś, żeby się modlić. Tak wiele jest tego, jakieś rzeczy. Nie możesz odnaleźć czasu na modlitwę. Niemożliwym jest dziś przebaczyć. To jest niemożliwe. Niemożliwym jest kochać. Niemożliwym jest dziś być chrześcijaninem. Ludzie rezygnują z tego. Dziś nikt tego nie robi. Nikt nie modli się w rodzinie. Modlimy się. Nie mamy czasu na modlitwę. Albo przeciwnie, mówimy, wszyscy tak robią. Dziś wszyscy tak robią, tak żyją. Wszyscy zachowują się niemoralnie i tak dalej. Wszyscy kradną. I znów idziemy za nimi. Nie jest możliwym walczyć dziś przeciwko niesprawiedliwości, kryminałowi. Niemożliwe jest walczyć przeciwko tym, którzy produkują i rozprowadzają narkotyki. Ojciec Slawko Barbaliś, ten, który tu działał, mówił, problemem nie jest narkotyk, lecz problemem jest to, że nie ma Elwir. Matka Elwira, która założyła wspólnotę Czenakolo, ona nie powiedziała, no cóż, dziś tak jest, młodzi wpadają narkotyki i inne uzależnienia, więc co możemy uczynić? Nic nie możemy. Nie. Lecz powiedziała, to jest możliwe. Dzięki Bożej pomocy to jest możliwe. Bracia i siostry, to jest to, czego pragnie Jezus, aby w nas się to obudziło. To jest możliwe, ale pytanie, czy wierzę? I pytanie, czy mam miłość? Nic innego. Maryjo, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Piotrze, gdy Piotr mówił, on jest grzesznikiem, Panie, jestem grzesznym człowiekiem. Piotrze, nie bój się. Jeżeli dla Ciebie to jest niemożliwe, dla Boga nie jest niemożliwym, tylko wierz, wierz. Tak więc matka Elwira mówi, da się radę, rozpoczęła to i uczyniła
z tego wielkie dzieło. Weronika mogła pozostać w tłumie, mogła pozostać w tym tłumie i myśleć tak jak tłum. Patrzę, milczę jak pozostali. Co mogę zrobić? Nie mogę nic uczynić. Nie mogę pomóc Jezusowi. Milczę. Nie. Lecz ona wyszła z tłumu i powiedziała, może coś jest możliwe, coś jest możliwym do uczynienia. Nie mogę wiele, ale coś uczynię, to co mogę uczynić. Wyszła z tłumu i podała Jezusowi chustę, małą chustą, otarła twarz Jezusa, on zostawił jej odbicie swojej twarzy. I to jest wielki czyn. Często dzieje się tak, że wycofujemy się, usprawiedliwiając swoje tchórzostwo. Brak miłości, wiary, brak odwagi, brak gotowości do ofiary. O to chodzi. To jest prawdziwa odpowiedź. Tu jest klucz, a nie, że nie da się rady. To jest możliwe. Do tego potrzebna jest wiara. Panie, sam nie dam rady, ale Tobie wierzę. Zobaczysz wtedy, jak wiele jest możliwym. Wszystko obróciło się przeciwko Medjugorju. Na początku system komunistyczny, siły policji, które blokowały Medjugorje, na przykład 17 sierpnia 1981 roku, gdy zamknięto proboszcza ojca Jozozowko, zabrali go stąd i policja mówiła, wracajcie z powrotem, już skończyło się, a Matka Boża na początku mówiła, nie bójcie się. Tylko wierzcie. Tylko wierzcie. To było zaraz na początku. Nikt nie wiedział, dlaczego nie należy się bać. Dlaczego wierzyć? O to chodziło. Nie bój się. Tylko wierz. Widzimy, tak wielu chciało zgasić tą świecę, ale to jest przykład, jasny przykład. Gdy Pan działa i wierzysz Mu, tego nie można powstrzymać. Pamiętam, ludzie policja mówiła, odchodź, idźcie już, to się skończyło, koniec Medjugorjem, a ludzie powiedzieli, tu się będziemy modlili i zaczęli odmawiać różaniec. Ludzie wierzyli, Bóg tu jest, Matka Boża jest tu i nikt nie mógł ich powstrzymać. Bracia i siostry, w Bogu wszystko jest możliwe, tak wiele tego można uczynić, ale sprawdźmy swoją wiarę, swoją miłość. Dlaczego się trochę więcej nie angażuję. Czegoś mi brakuje. Brakuje mi miłości. Dlatego będę się modlić. Gdy masz miłość, wszystko jest możliwe. Gdy nie ma miłości, nic nie jest możliwe. Nie mogę Cię pozdrowić. Nie ma miłości. Nie mogę podnieść ręki, aby Cię pozdrowić. Zobaczcie, jak to niewiele potrzeba, ale niemożliwe. Nie ma siły. Niemożliwym jest przebaczyć. Ale dlaczego? Dlatego, że pozostałem tylko przy swoich siłach, przy swoim wewnętrznym stanie. Tak, Panie, ja nie mogę, nie dam rady. Panie, nie mogę przebaczyć, ale nie pozostań tylko przy sobie,
lecz zwróć się do Pana. Panie, negatywne uczucia, aby uwolniła moje serce, aby moje serce zostało uzdrowione, wyleczone moje rany. I wtedy zobaczysz, jak następuje zmiana. Będziesz się później śmiał z tego wszystkiego, że teraz inaczej patrzysz na wiele rzeczy. Bracia i siostry, drogie pary małżeńskie, was 400, którzy jesteście tu w Medjugorju w tych dniach na rekolekcjach z 18 krajów świata, wierzycie w odnowienie? Czy wierzycie w to, jeżeli coś jest w kryzysie, trudności, wierzymy. Panie, dlatego tu przyszliśmy, dlatego, że wierzymy w nowy początek. Wierzymy. Drogie pary małżeńskie, niech przykład Jezusa, ten przykład z Ewangelii na trwałe będzie w nas. To jest możliwe. Nie poddajemy się dzięki Bożej pomocy, Jego miłości, naszej Matce Maryi. Nie bójmy się, chodźmy do przodu. Zobaczycie, że wiele tego jest możliwe, co teraz może uważacie za niemożliwe. Amen.